Pablo Paweł, Earl Jacob ze mną. Dzień dobry, cześć. Dzień dobry. Dzień dobry. Nowa płyta Pablo Paweł i Ludziki, o tym dzisiaj będziemy mówić. Nie wiedziałam, od czego zacząć, bo tak sobie zawsze myślę, że pierwsze pytanie na rozpoczęcie rozmowy musi być taką, wiecie, petardą, nie? I robiąc research, znalazłam coś takiego, że Pawle, miałeś urodziny 100 lat. Jest to petarda, tak, miałem urodziny, bardzo dziękuję. I robiłam research i researchowałam wasze Facebooki, to może też znak czasu. No to co, bardzo nam przykro. Strach się bać, trochę strach. Tak. Trochę głupio, że wcześniej nie powiedziałam 100 lat, więc teraz Pawle, jeszcze raz wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. I właśnie, panowie, bo ja śledziłam, jak płyta powstawała, no trochę właśnie na Facebooku, bo pojawiały się informacje, pojawiały się filmiki. Pamiętam moment, kiedy byłam zachwycona, jak był taki filmik, że nagrywacie wokale i jest takie melodyjne la 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 i patrzę Earl Jacob. Do tej pory nie możemy w to uwierzyć. Nie, ja na przykład od początku wierzyłem, że to jest Kuba. Tam jest też oczywiście jeszcze wokal Leny Rumble, która nam pomagała bardzo intensywnie. I produkowała z nami w ogóle wokale. Ale tak było. Ja tam rzeczywiście tak pięknie śpiewam anielsko. Tak, Kuba dużo śpiewa falsetem na tej płycie. To nie wszystko tak wyraźnie słychać, bo to są często rzeczy tam w chórkach poukrywane, ale bardzo dużo Kuba śpiewa takim falsetem wysoko. Okazało się, że umie. Duży chłopak, wysoki. Tak, no może dlatego to po prostu jest ze względu na jego parametry, myślę, gabaryty. Że sporo się tutaj wydarzyło na tej płycie właśnie nowego, więc być może też to zaważyło na tym, że użyliśmy więcej tego falsetu takiego wyraźnego. Ciężko powiedzieć, bo to też trzeba było pewnie stanąć z boku i to powiedzieć, a no jest tego falsetu sporo, no tak wyszło. Płyta Ladinola. Znalazłam sobie piękny opis, to jest wasza informacja prasowa i zazwyczaj tego nie robię, ale stwierdziłam, że jest tak pięknie napisane, że muszę zacytować. Uwaga, fragment jest taki. To popowa płyta. Zamieściliśmy na niej wiele melodii, które przy odrobinie dobrej woli można uznać za ładne. Gdyby wokalista umiał śpiewać, bylibyśmy od teraz popularni jak Eleni. No, sama prawda jest zawarta w tych przecudnej urody zdaniach. No. Ta płyta jest popowa w takim sensie, że jest na niej dużo melodii, najwięcej na pewno w historii Ludzików. Te falsety się z tym wiążą po prostu, z tymi chórkami, z tym wszystkim. Natomiast bez wątpienia jest też to, że Pablo Paweł, czyli główny wokalista, nie jest najlepszym wokalistą na świecie. No, to ja sobie zdaję z tego sprawę i nigdy tego nie ukrywałem. Komuś się może podobać moja barwa. Mi na przykład się podoba. natomiast no, ja nie śpiewam, nie wiem, jak nie wiem, tam Piotr Zioła czy ktoś taki, to nie. Ja muszę troszkę nadrabiać emocją, tekstem. A mam nadzieję, że całość jest, da się wysłuchać. Całość jest przepiękna. Ja tutaj powinnam rozmowę rozpocząć od tego, że naprawdę się zakochałam w płycie, bo ostatnio intensywnie jej słuchałam, znaczy ostatni weekend, tak? Bo ona się ukazała tak naprawdę. Ale Pawle, powiedz mi, ty tych płyt natrzaskałeś wiele i ciągle podchodzisz do swojego śpiewania z taką, nie wiem jak to nazwać, pokorą i... Z realizmem, wiesz, to znaczy ja raczej nie fałszuję na koncertach, natomiast wiem, że i na płytach. Natomiast wiem, że nie mam wielkiego głosu i też po prostu trzymam się jakby tam pewnych ram. Chociaż na przykład na tej płycie jak na siebie, to ja dużo zaśpiewałem. Dużo nut takich dosyć rozstrzelonych, bo też uważam, że wszystko można poprawiać oczywiście, tylko i nad wszystkim pracować, nad głosem też. Wiadomo, że nagle nie zacznę śpiewać jak, nie wiem, Czesław Niemen, natomiast żeby śpiewać lepiej niż na poprzedniej płycie, no to się starałem, żeby było lepiej niż na poprzedniej płycie. A czy jakieś lekcje śpiewu, emisja i te sprawy? Nie, Kuba chodził trochę na tak, przez chwilę chodziłem, ale też dość krótko, więc... Ale moim zdaniem to coś tam dało. Znaczy ja pracuję nad emisją, znaczy znam tam paręnaście ćwiczeń i tak dalej, natomiast lekcje śpiewu nie, bo nie. Ja jestem realistyczny wobec swojego wokalu, natomiast ja go lubię. Mi się to podoba, nie? Nie tylko ty go lubisz, mam wrażenie. No, sądząc z tego, że ktoś jednak kupuje te płyty, więc no może jest parę osób, które uważa podobnie. Zagrajmy coś z płyty Pablo Paweł i Ludziki. Co gramy? Może zagramy Blask?
Blask. Blask. Gramy i do rozmowy powracamy. Blask, ten numer za nami, Ladinola, tak nazywa się płyta, Pablo Paweł i Ludziki, tak nazywa się Wesoła Zgraja, Pablo Paweł w studiu, El Jacob także. I właśnie, powiedzmy o tej Wesołej Zgrai, bo ja mówiłam, że podglądałam, podsłuchiwałam przygotowania i widziałam filmik, jak powstawała najnowsza płyta z Bieszczad. Tak. I tam dużo ludzi, taki widziałam nawet, czy to można powiedzieć, taki koncert kończący nagrania, bo tam było parę osób i graliście. Tak. To jest miejsce, które się nazywa Zagroda Magia, naszego przyjaciela, już też nagrywaliśmy tam wcześniej płytę Wawa Muffin. I tam jest taka umowa, że na koniec nagrań przyjeżdżają znajomi, przyjaciele z okolic i gra się na nich koncert, spożywa się napoje ze specjalnej piwniczki właściciela i w ogóle jest bardzo fajnie. Pojawiały się wtedy pierwsze recenzje? Tak, ja nie do końca pamiętam, ale chyba tak. Zagraliśmy wtedy jakieś pojedyncze numery, które były gotowe wcześniej na dobrą sprawę. No, bo... nie graliśmy tam całej płyty oczywiście, tylko parę numerów z nowej i graliśmy też stary. No taki raczej rodzaj podziękowania dla tego miejsca, które jest bardzo przyjazne, bardzo fajne i świetnie się tam nagrywa. Chciałam wrócić jeszcze na moment do tego opisu, który przytoczyłam kilka minut temu. Popowa płyta. I ja osobiście jakiś czas temu miałam trochę problem z popem. W sensie ja sobie wyobrażałam, że słucham każdej innej muzyki, tylko nie popu, bo pop mi się kojarzył, mówiąc ładnie, z taką muzyką lansowaną przez najbardziej masowo słuchane stacje. Z niedobrym popem ci się kojarzy. No tak. Tak, teraz sobie myślę, że kurczę, słucham popu. No ja myślę sobie, że wiesz, że ostatnie parę lat może trochę odczarowało tę muzykę w Polsce. Znaczy u nas było, przez wiele lat było bardzo dużo niedobrego popu, ze złymi tekstami, ze złymi aranżacjami. Często byli świetni muzycy, świetni wokaliści, tylko że sensu to nie miało żadnego. Natomiast, na przykład Cortez, to jest popowa muzyka. Czy właśnie Piotr Zioła, to gdzieś tam może na styku z rockowymi rzeczami. Czy Skubas. Oczywiście, to jest muzyka popularna. Tak, u nas bardzo się popularny się zaczął być zwrot pop alternatywny. Co dla mnie jest w ogóle jakąś taką zbitką. Pop jest albo dobry, albo niedobry. Po co się asekerować byciem alternatywnym albo mainstreamowym, albo jest dobry, albo zły. Ja słucham, że Skubas to jest pop alternatywny, a potem widzę, że on jest na pierwszym miejscu listy przebojów trójki, wiesz, przychodzą tłumy na jego koncert, to gdzie tu jest ta alternatywa? Trochę nie rozumiem. Pozdrawiamy zresztą Skubasa, świetny artysta. Lublina. Tak jest. Natomiast mi chodziło w tym, co napisałem, bo to ja przyznam się, że pisałem ten tekst, że ona jest popowa w takim rozumieniu, jak w latach 60. się pisało o muzyce. To znaczy muzyka pop to było wszystko to, co nie jest muzyką klasyczną. I jazzem może, bo jazz już jakby gdzieś tam... Muzyka klasyczna, muzyka rozrywkowa i muzyka jazzowa. No. Tak, i właściwie i w Anglii Beatlesi, Rolling Stonesi, czy Dorsi nawet, to było pop music. Nie? No ja mam jeszcze taką refleksję, że trochę się w ogóle gatunki rozmywają. Na dzień dzisiejszy tak naprawdę nie ma takiej ostrej podziały, czy to jest rock, czy to jest jeszcze, czy to już jest pop, czy jeszcze to muzyka elektroniczna, to wszystko gdzieś tam się przenika, nie? I też... My z Ludzikami zawsze mieliśmy kłopot, bo jak się wrzuca płytę tam do dystrybucji internetowych, ale nie tylko też tam w Empiku, to nie zawsze każą właśnie gatunek podać. My nigdy nie widzieliśmy tego, nie wiem, właśnie muzyka alternatywna i ten, a teraz podjęliśmy taką decyzję, żeby to umieszczać w dziale pop. Natomiast niestety z jakiegoś powodu większość dystrybutorów umieszcza to w dziale reggae dub, więc chciałem powiedzieć, że na tej płycie nie ma ani sekundy muzyki reggae. To ciekawe jest. Uparty może w jednym utworze być może znaleźć delikatną czakę, ale to bardzo... Może. Nie, to oczywiście wynika z tego, że komuś się tam zafiksowało, że ja śpiewałem Wawa Muffin, śpiewam cały czas. Więc prawdopodobnie wszystkie płyty, które robię, to są płyty reggae. No otóż nie, to nie jest płyta reggae w żadnym stopniu. A chodzicie do sklepów muzycznych i przestawiacie swoje płyty? Oczywiście, to jest moje podstawowe zadanie. Chodzę i przestawiam swoje płyty naprzód, żeby ktoś nie mógł zobaczyć. Nie, żartuję, Nie, ale wiesz, ja z Radiem Gamus robię tak, że chodzę po supermarket, tak przestawiam na 971, bo ktoś może przypadkiem kupując radio trafi. Ja więcej, ja nawet nie tylko swoje, ale też płyty, które uważam za warte zobaczenia przez innych, wystawiałem do przodu. Nie, jakiś czas temu na przykład w Empiku, w centrum Warszawy, nawet pojawiła się taka oddzielna
ta zakładka. Zakładka Pablo Paweł, tak. Nie wiem, czy jest ciągle, bo nie sprawdzałem tego, prawdę mówiąc, teraz, ale to oczywiście zrobiło mi się miło, że tak po tych tam 14 płytach, które nagrałem, już zasłużyłem na zakładkę. A czy była dobrze opisana? Bo ja wiem, że to jest bardzo trudna ksywka. No tak, najtrudniejsza ksywka w show biznesie, tak. No to, ale to jest no, może trochę moja wina, że sobie tak wymyśliłem. No jakbym sobie wymyślił na przykład ksywkę tam siwy, to by nie było kłopotów. Nie? Ale umówmy się, że po drugim przeczytaniu można zapamiętać. Nie, znaczy jak na przykład dziennikarz się myli rozmawiając, to już ja się trochę czuję zlekceważony, no bo ile to jest problemu, żeby sobie właśnie dwa razy przeczytać i ten, bo jak ktoś tam, nie wiem, słuchacz usłyszy jednym uchem w radiu, no wiadomo, nie mam żadnego pretensji. Natomiast jak już dziennikarz, a to się zdarza, mówi tam Pablo Pablavo, to zaczynam wątpić, czy on powinien być tym dziennikarzem. Bo ja widziałam, że często dwuczłonowo traktują ciebie. Tak, Pablo i Paweł. Ja to napisałem o tym piosenkę w końcu, bo stwierdziłem, że jak oni tak chcą, to może warto to wykorzystać. Albo znikąd się pojawia na przykład druga wielka litera w środku. Tak, no to różne, no tak. Zagrajmy coś w tym momencie z płyty najnowszej, Pablo Paweł i Ludziki. Co byśmy zagrali? Może zimę zagramy. Zima. Bo jest ciepło, to zimę zagramy. Gramy, do rozmowy powracamy. Pablo Paweł i Ludziki, płyta La Dinola. Pablo Paweł cały czas z nami, El Jacob cały czas z nami. El Jacob, twoja ksywka też jest trudna, bo ostatnio mówiliśmy o tym, że Pawła jest trudna, ale twoją też widziałam przekręconą. Ale paradoksalnie dużo rzadziej się moja pojawia w dziwny sposób zapisana. To twoja jednak jest jakoś tam angielska, w sensie, że każdy sobie, a no po angielsku, że jest ten hrabia Jakub. Tak, nie, ale serio, to hrabia, nie? No tak, serio parę razy zdarzyło się, że ktoś tam się machnął, raczej nawet z niedbałości pewnie, ale rzadziej, no Pablo Paweł to nagminnie jest przekręcane, to tak. nie rozumiem do końca. No ale nawet Ludziki, pamiętam, że kiedyś graliśmy w pewnym radio, już nieistniejącym koncert i pan prowadzący powiedział, że wystąpią, a to na żywo, tam ludzie w teatrze. Państwo wystąpią Pablo Paweł i Laleczki. I co panowie wtedy? Poszli sobie? Nie rozmawialiśmy z nim już więcej. Już nigdy więcej z nim nie rozmawiali. Nie, znaczy ja to się śmiałem oczywiście. No, no czasem bywałem przejęzyczony. Teraz koleżanka też, bardzo dobra dziennikarka, zresztą przyznała mi się, że powiedziała w radio, że Pablo Paweł i Lodziki wystąpią. Więc tak, nie wiem, może to poszerzy na przykład spektrum słuchaczy. No zobaczmy. Dla dzieci? No, tak. To nie brnijmy może. Tego się trzymajmy oczywiście. Powiedzcie mi panowie, bo to jest kolejna płyta, kolejna trasa koncertowa. Jak wy podchodzicie do, no powiedzmy, że show biznesu? Czy to jest tak, że płyta się ukazała i jest takie wow i na pełnej energii jedziecie w trasę? Czy macie tak, że no okej, nie spodziewajmy się za dużo, no spokojnie. Mnie już boli w krzyżu na samą myśl. Ja mogę zacząć? Tak. Mi się wydaje, że przede wszystkim bardzo lubimy grać koncerty, co jest dużym atutem na początek. Jedziemy w fajne miejsca, mamy zamiar zagrać fajne koncerty, spotkać dużo fajnych osób. No i kurczę, no i czego chcieć więcej? No może, żeby tych osób było dużo i żeby kupili dużo płyt na przykład. Ale widoki są no piękne, mamy piękny miesiąc, kwiecień, który myślę, że nam pozwoli przejechać Polskę w świetnych nastrojach. Ja się osobiście bardzo, bardzo cieszę. Ja ci powiem, że pewnie jakbyś zapytała każdego z ludzików, to wszyscy się cieszą i są na pompowanie energią nagranie koncertów. To bez wątpienia. Natomiast no, oprócz grania koncertów niestety jest to jeżdżenie busem, wiesz, i takie rzeczy przyziemne, które tam słuchacze nie ciekawią i to jest męczące, bo granie jest ekstra. No ciężko jest, jak się nagle okazuje, że tak się złożyło, że trzeba jechać, nie wiem, tam z Koszalina do Krakowa i się nie śpi, bo to trzeba jechać całą noc, następnego dnia znowu koncert i tak dalej. No to pod tym względem to jest męczące. Natomiast samo granie jest super i ja ci powiem taką rzecz. Ja się zmieniłem bardzo jako człowiek, odkąd zacząłem jeździć po Polsce i grać koncerty. I myślę, że zmieniłem dużo, dużo na lepsze. Dzięki temu, że spotykam się z ludźmi, że mogę z nimi rozmawiać. Że poznaję inne punkty widzenia, zupełnie inne spojrzenie niż warszawocentryczne. To jest bardzo ważne. Tak, sorry, że tak wysoki ton użyłem, ale to jest naprawdę bardzo ważne i my jesteśmy szczęśliwi, że ktoś nas zaprasza i możemy jeździć. Wiesz, wystarczy wyjechać 50 km za Warszawę, żeby zupełnie zobaczyć inną rzeczywistość, tak na dobrą sprawę, nie? Wysiąść na jakiejś stacji benzynowej
i się zastanowić nad tym, i się zgubić. I się zastanowić tak naprawdę, no, co my widzimy z Warszawy, a co widać, jak się gdzieś właśnie. Znaczy, ja uważam, że takie transy powinni na przykład politycy odbywać, nie? Nie siedzieć w Sejmie. To tylko pociągiem na przykład. No, o, tak. Ale nie tylko też, no, bocznymi drogami, nie tylko autostradami, tylko wiesz, nagle gdzieś tam trzeba jechać, nie wiem, tam do Lubiąża, czy do jakichś mniejszych miejscowości i sobie pojeździć. Nie, oczywiście tam nie chcę przesadzać, ale bardzo to lubimy i prawdę mówiąc jesteśmy zera, nie jesteśmy, że jedziemy. Ale to, o czym mówiliście, Warszawa jest taką bańką mydlaną, może chciałoby się powiedzieć. I w zeszłym tygodniu też wyszła płyta Igora z Polskiego, nie wiem, czy kojarzycie Muzyka z Polski. Oczywiście. I on pojeździł po Polsce i on właśnie opowiadał, że z każdej miejscowości jakąś historię wyciągał właśnie a propos na przykład automatów na stacjach benzynowych. No to jest przekleństwo niestety. To siedzący faceci uzależnieni od tego, wiesz, tam małe dziecko stoi z tyłu gdzieś, nie? To widzieliśmy też wielokrotnie oczywiście. Widzieliśmy też na przykład pomieszczenie z prysznicem zamienione na pomieszczenie z automatami na jednej ze stacji benzynowych. Się okazuje, że prysznic jest mniej ważny od hazardu. Tak, taki prysznic dla daleko bieżnych kierowców tirów po prostu został, no, zdjęli tam tabliczkę, otworzyli drzwi, podstawili jakiś tam badel, żeby się drzwi nie zamykały i w środku stoją dwóch jednorękich bandytów w środku na przykład, nie? I Dwa jednorękie bandyty. A Igora oczywiście pozdrawiamy, ja jestem fanem Płynów na przykład, więc fajnie, że znowu robi nową muzykę, sam jestem ciekaw. Powiedzcie mi, jak widzicie właśnie takie obrazki, jeszcze pociągnę wątek, czy wy myślicie o sobie, o swojej działalności muzycznej, tak może troszeczkę misyjnie, znaczy myślicie sobie, jedziemy do mniejszej miejscowości i sprawimy, że może będzie się chciało tej młodzieży trochę więcej, że może coś mi pokażemy, że jest jakaś alternatywa. Macie takie myśli w ogóle? Ja ci powiem tak, że ja się boję wszelkich takich misji, wiesz, żeby to nagle robić z siebie jakiegoś bohatera. Natomiast czasami to widać po prostu, że się przyjeżdża, wiesz, gdzieś tam do Domu Kultury na przykład i tam pal sześć my, ale że są jacyś ludzie tam, zazwyczaj jeden albo dwóch wariatów, którym się ciągle chce dla tej młodzieży coś tam organizować. Żeby to nie było tylko disco polo i dni miasta, tylko żeby zaprosić nas, nie wiem, Fisza, no tam kogokolwiek, pisarzy często, wiesz, żeby po prostu pokazywać im, że w życiu jest też coś więcej. I to jest fajne i w ogóle to są tak naprawdę cisi bohaterowie polskiej muzyki i kultury, nie? Gdzieś właśnie panowie w Domu Kultury w Grudziądzu czy w Małkini. To są bardzo fajni i ciekawi ludzie. Więc ja nie czuję tej misji, natomiast jeśli choć trochę tak jest, to super. Jeśli choć trochę tak jest, to bardzo, bardzo super. No, trudno, żeby tak o tym też ciągle myśleć. No, trzeba myśleć o tym, żeby dobrze zagrać koncert, to jest podstawa, a potem może z tego wynikną różne fajne rzeczy, tak jak ty mówisz. Co gramy w tym momencie? Zagrajmy może piosenkę Major. Tam jest przekleństwo. A my sobie tak zrobimy magicznie, że będzie to wersja cenzurowana. No to proszę bardzo. Gramy. Pablo Paweł i Ludziki. La Dinola, tak nazywa się płyta, z której gramy. Major to za nami. Widząc tracklisty, ja sobie pomyślałam, że to jest Major. Sobie myślę, Major Lazer, jedziemy. Bo panowie zapowiadaliście, że ta płyta ma być mocno energetyczna. I ja się tak nastawiłam i pierwszy singiel, myślę sobie, No pierwszy może by jest najmniej energetyczny. Znaczy, jest tam energia, ale może niekoniecznie taka wybuchowa. Nie no, Major, jak posłuchaliśmy, to jest funkowy numer. Ja bym powiedział, że ona jest taneczna, natomiast może tempo tego tańca nie musi być bardzo, bardzo szybkie. Ja jak jej słuchałem ostatnio, ucząc się tekstów na koncerty, więc musiałem jej trochę posłuchać, to ona jest właśnie bujająco tańcząca, no tylko znaczy tam bujająco taneczna, tylko niekoniecznie bardzo szybko. Ale ja sobie myślałam o tej płycie, że ona jest naprawdę taka z potencjałem przebojowym. Same przeboje są na tej płycie. Kiedyś miałem taki pomysł, żeby nazwać właśnie płytę same przeboje, albo tam tylko, same szlagiery. Tylko wiesz. Najmniejsze przeboje. Tylko najmniejsze, albo tylko najdziwniejsze szlagiery, jeśli chodzi o Pablo Paweł i Ludzików. To w ogóle ktoś
to Kuba wynalazł, że tak. Jakaś dziewczyna tam gdzieś komentując mówi, to jest mój ulubiony dziwny zespół. Tak, tak, pod jakąś relacją z koncertu, czy jakąś galerią. Ale to nam się bardzo, bardzo podoba, bo właściwie każda nasza płyta jest inna, trudno nas jest troszeczkę tak wpisać w jakiś nurt. Tak, chodziło właśnie chyba nawet z kontekstu tak wynikało, że po prostu zespół, który nie do końca jest definiowalny tak, tak, tak. I że najpierw możemy grać po prostu mocny beat po prostu na przykład w utworze Telechon, po czym przejść do bardzo takiej zwiewnej, powiedzmy, eterycznej piosenki, gdzie jest zupełnie przewrócenie konwencji na drugą stronę. No, i wszystko to siedzi jakoś razem po prostu na jednym pokładzie i sobie radzi. Nie? Na tej płycie zresztą jest podobnie, no Major właśnie obok piosenki, nie wiem, Ola, to są jakby dwie zupełnie. Jeśli na przykład państwo przesłuchają z rzędu na przykład Ostatni Dzień Sierpnia, a następnie Blask, a następnie Zgubę, a następnie Majora, no to ta sinusoida jest... Państwo musieli na chwilę pojechać za Pruszków, dwa przystanki kolejką. Albo, no tak, tak, albo w okolicy Gostynina. Ale ja słuchałam płyty tak całościowo właśnie, próbując... I uważam, że jest przebojowa. Bardzo dobrze. No tak, tak. Ja jestem za piosenkę. Piosenki są dla ludzi, nie? To znaczy... Ja mogę odpakowywać w tym czasie płytę, bo chcieliśmy zrobić taki mały unboxing. Tak, robimy takie show. Fajnie, ale państwo sobie nie przeszkadzają. Fajnie jest, żeby płyta trafiała do ludzi, gdzieś zostawały melodie w głowach i tak dalej. Trzeba dbać o to, żeby te piosenki nie były głupie. Mam nadzieję, że one nie są głupie. A jeśli są przebojowe, to super. A powiedz kilka słów o tekstach, bo teksty zazwyczaj to ty, Pablo Paweł, tym razem też L. Jacob wspomógł trochę. To już nie pierwszy raz, już było tak chyba raz albo w utworze Krzysiek. W utworze Krzysiek jest refren też z płyty Polor Kuby. No tak, co mam mówić? No chciałam podpytać, bo nie chciałam zadać pytania banalnego. Jak powstają twoje teksty? Cytując, ale rozszerzając, pogłębiając moje pytanie. Czy... Jak nie powstają twoje teksty? Jak nie powstają? Gdzie ich nie piszesz? Nie piszę ich w trasie raczej. Ale powiedz mi, czy to są takie refleksje życiowe, które sobie gdzieś zbierasz w notesiku i myślisz, dobra, za jakiś czas, na której z moich płyt fajnie by było napisać no taki numer, powiedzmy właśnie Ola, albo jakiś inny. Czy siadasz, jest już melodia i wtedy tworzą się te historie? Po pierwsze, ja sobie zapisuję często zbitki słów, na które wpadnę. To nawet nie są pomysły, że to ma być o czymś, tylko że zostało mi w głowie, nie wiem, tam cztery słowa, że nie wiem, jakie mogą być. No jakieś tam. No. Zguba Zadra. Albo że w windzie pachnie mokrym psem, nie? Taki obraz. Że jadę windą i w nim pachnie tym. Natomiast bywa na wszelkie sposoby. To znaczy bywa tak, że ja już piszę do muzyki, którą żeśmy tam skomponowali prawie całą. Bywa też tak, że są teksty, które czekają w szufladzie. Jest napisana cała piosenka. Na tej płycie też jest jedna taka. Która po prostu leżała i czekała na odpowiednią muzykę. A bywa też tak, że już trzeba nagrywać w studiu i ja mam 30 minut czy 15 i muszę napisać, bo już trzeba nagrywać. Tak napisałem na przykład piosenkę do 100. Chłopaki już mnie tam na pierwszą płytę ludzików już mnie kłypali w plecy, że już tu studio pieniądze lecą, a ty nic nie masz. Więc ja usiadłem i ją napisałem w 5 minut, co dzisiaj mi się wydaje niewiarygodne, ale więc pracuję na wszelkie możliwe sposoby. Bez wątpienia zapisuję sobie takie fragmenty zdań, nie wiem, fragmenty wersów, to tak, to sobie zapisuję. Dawniej miałem notatniki, teraz wstyd się przyznać głównie w telefonie, bo to jest najwygodniej sobie gdzieś tam zapisać. A powiedz mi, czy pojawiały się takie pytania, tak skracając do XXI wieku, hashtag Pablo Paweł, kiedy książka? Ja czytałabym. Myślę, że nie tylko ja. Jezu, zaraz po prostu zajdę z emocji. Nie mogę nic oficjalnie powiedzieć. A nie oficjalnie? Wiesz, mało, Radia Campus mało ludzi słucha, nie? Zapytaj mnie za miesiąc. Kurde, ale czy to będzie powieść na przykład? Pomidor.
Matko Boska, nie? Bo ja czytając tę informację prasową, pomyślałam sobie, ale ktoś to pięknie napisał. I pomyślałam sobie, że albo ty, albo Kuba. Bo no, Kuba jakby... pisze też bardzo często, więc to... Ale pomyślałam, że ty był końcóweczka. Tak, tak. Ten akurat jest mój. Nie, no, nie mogę nic więcej powiedzieć, więc musimy przejść do dalszych pytań. Ale mogę się cieszyć. Słuchaj, każdemu się wolno cieszyć w takie piękne dni, jak teraz, kiedy wiosna spływa na nas potokami słońca. Pytanie z innej beczki. Jakie ostatnio książki i autorzy są twoimi ulubionymi, jeżeli chodzi o gatunki na przykład? O Jezus. Wiesz co, ja nie, chyba nie czytam po gatunkach literatury. Jakoś tak jest, że w ostatnich miesiącach ja czytam dużo małych form, czyli opowiadań. To, co jest w Polsce najmniej popularne właściwie, żeby nie były wielkie cegły, tylko zbiory opowiadań. Krótkie rzeczy, żeby na paru stronach zawrzeć, czy tam paru, nastu, dziesięciu rzeczy ciekawe. Czytam też dużo pamiętników. Jakieś historyczne wątki na przykład? Takich, wiesz co, na przykład związanych z Warszawą. Tam przedwojenne rzeczy, wojenne i tak dalej, i tak dalej. To ostatnio jakoś tak mi się zdarza. Wróciłem też do Marka Nowakowskiego, też do opowiadań warszawskich, więc to gdzieś tak się plecie. Czy to jakiś trop? Nie. Dobrze, zagrajmy. Raczej to było mylenie tropu. To wszystko nieprawda, co państwo usłyszeli w dzisiejszym programie. Pozdrawiamy. Kupcie naszą płytę, cała reszta nie ma sensu. Zagrajmy jeszcze jeden numer i do rozmowy powracamy. Ola, ten numer zadami. Pablo Paweł i ludziki w postaci Pablo Paweł, czyli Pawła, LG Koba, czyli Kuby, cały czas ze mną. La Dinola. Tak się nazywa album, który się ukazał całkiem niedawno. Ja tak trochę jeszcze sapię po emocjach sprzed kilku minut, ale wracam na inne tory, równie chyba emocjonujące. Bo, panowie, chciałam podpytać o ekipę całą, dlatego że bardzo mi się podoba numer, ja sobie roboczo zapamiętałam Zadra, ale to jest Zdrada, tak? Zguba. I tam się zaczyna przepięknym kobiecym wokalem. Ja zawsze bardziej wolałam męskie wokale, ale to sobie myślę, takie trochę retro. Powiedzcie o paniach, które współpracują. No tutaj gościnnie w tej piosence śpiewa Ola Bilińska, znana z wielu różnych przedsięwzięć muzycznych. Obdarzona no takim, powiedziałbym, niesamowitym głosem i taki mieliśmy troszeczkę pomysł, żeby to, co ona tam śpiewa w tej piosence, nawiązywało trochę do filmów polskich z lat 60., do tych wokali z Wandy Warskiej i tak dalej. I ona to zrobiła genialnie, prawdę mówiąc, jak mi przysłała to, bo ona nagrywała swoją partię w Sejnach, gdzie obecnie przebywa, to prawdę mówiąc się popłakałem ze wzruszenia, więc naprawdę to wyszło fajnie. Na całej płycie wspiera nas w chórkach Lena Romul, wokalistka, saksofonistka, producentka, bardzo fajna dziewczyna. I ona też produkowała te wokale, to znaczy doradzała nam, pomagała nam tam gdzieś w jakimś wymyślaniu drugich, trzecich głosów, etc., etc. Bardzo fajnie się z Leną pracowało i mam takie wrażenie, że to był pierwszy, a na pewno nie ostatni raz. I jeśli ktoś przyjdzie na koncert w Warszawie, to obie te panie usłyszy na koncercie warszawskim. No nie możemy z nimi pojechać w całą trasę, ale w Warszawie się umówiliśmy, że zagramy razem. A jeżeli chodzi o instrumentarium, jak to się różni na tej płycie? Ja troszeczkę to zaniedbałam, może powinnam muzycznie to wyciągać wcześniej, ale tutaj różne inne emocje. No, mamy parę nowych instrumentów. Przede wszystkim grając koncert we Lwowie kupiliśmy nasz akordeonista, skrzypek i melodyjkarz kupił sobie cymbały huculskie, które na tej płycie grają w paru piosenkach i to jest taki z niczym, do niczego niepodobny dźwięk innego i myślę, że to jakiś nowy trop. Gościnnie na saksofonie gra w Majorze Grzesio Rytka. Są jeszcze jakieś nowe instrumenty. Jest w paru numerach czyste pianino, czego nie mieliśmy wcześniej. Nasz DJ Zero, który głównie wcześniej programował rzeczy i skreczował. To oczywiście skrecze też są. Gra też na tej płycie sporo na instrumentach klawiszowych, więc myślę, że,
że to się zmieniło, to rozszerzyło się to instrumentarium, to znaczy jest to, co było, plus nowe rzeczy. DJ Zero chyba został opisany nawet przy informacji prasowej, że różne dziwne rzeczy. Różne dziwne rzeczy, tak. To w ogóle dobrze pasuje do niego. Ja go zawsze na koncertach przedstawiam jako kierownik zespołu. Bo nie wiem, czy jak zwrócisz uwagę, że na płytach właśnie z lat 60., 70. zawsze jest tam na koniec kierownik zespołu. Nie wiem, co to znaczy. To pewnie był jakiś menadżer, ale oczywiście Andrzej taki umiarkowany jest kierownikiem zespołu, ale to strasznie śmieszne jest. No i dalej się doskonale w rolę. Tak, tak. Jak mówimy, proszę Państwa, kierownik zespołu DJ Zero, Andrzej wstaje, mówi. Andrzej pozdrawia ludzi za swojego stanowiska. Zakłady pracy. Ale bez wątpienia jest go więcej na tej płycie niż na poprzednich, no właśnie, ze względu też na rozszerzone instrumentarium. Nie wiem, czy coś jeszcze, by coś pominąłem, że jest takiego nietypowego? Nie. A to chyba jest tak, jak było. Być może jakieś przeszkadzajkowe historie tam się jeszcze zdarzyły. No tak, przeszkadzajkowe różne rzeczy i ja sobie kupiłem gitalele, czyli to jest takie jak ukulele, ale gitarka, tylko taka malutka. I ona tu gra też w trzech piosenkach. Ja na niej gram i Rafał, nasz gitarzysta, też gra. Gdzie na żywo w najbliższym czasie można was usłyszeć, Pablo, Paweł i Ludziki? Mogę powiedzieć, w najbliższy czwartek jedziemy do Krakowa, później do Lublina, później do Białegostoku i to jest pierwszy weekend teraz, najbliższy. Potem mamy taki czterodniowy przejazd, to jest Wrocław, Toruń, Wągrowiec i Poznań. Po czym 28, i to być może najważniejsza data w naszym dzisiejszym wywiadzie, 28 kwietnia zapraszamy do Hydrozagadki. Tak jest. Gdzie będziemy świętować właśnie wydanie płyty i tak grać. Warszawska premiera. Warszawska premiera. Tak się złożyły terminy po prostu, że tak jak zawsze otwieraliśmy, tak teraz po prostu troszkę się przesunęło w czasie. Najpierw sprawdzimy, jak działa w Polsce, a potem dopiero zagramy w Warszawie. Tak. Później idziemy 30 kwietnia do Ostródy. A później jeszcze wiele rzeczy pewnie tam dużo, w sezonie. Już nie wszystko pamiętamy. Wiosenno-letnim tak długo by wymieniać. A taki pierwszy właśnie rzut to jest ten kwietniowy. 8 koncertów, także jest co robić. Panowie, na sam koniec mam taką prośbę, jakbyście, jeżeli dacie radę, wymienić jedną książkę, albo jedną płytę, albo jakiś serial, który warto polecić młodym ludziom, to dalibyście radę tak szybciutko z głowy powiedzieć, hej młodzi ludzie, jeżeli jeszcze nie słyszeliście, albo ci trochę starsi też, to posłuchajcie, poczytajcie, obejrzyjcie. Ja mogę powiedzieć, jest taka książka, która się całkiem niedawno ukazała, ona się nazywa Długi marsz w połowie meczu Bena Fontena. To jest, myślę, najważniejsza, jedna z najważniejszych książek ostatnich lat i każdemu polecam. Ja jestem obecnie na etapie czytania biografii Grzesiuka, więc polecam. Bardzo dobra. No, też przeczytałem ostatnio. Bardzo fajnie, bardzo dobrze napisana. Pierwsza, zdaje się, taka kompletna biografia Grzesiuka. Tak, pierwsza. Pierwsza, więc polecam, bo bardzo ciekawa. Również z punktu widzenia miejskiego, więc nie tylko o samym artyście i jego otoczeniu, ale też o mieście, więc polecam. I jeszcze jedna rzecz na sam koniec, bo nagrywamy rozmowę także na potrzeby YouTube'a i wrzucimy sobie, więc na pewno ludzie popatrzą, co masz na głowie, Pawle. Nie niżej, spokojnie. Ja właśnie bałem się, czy mi brzuch nie wyszedł, wiesz. Na głowę. A też tak mam, myślałam, że tylko kobiety tak mają po ciążach. Powiedz, Pawle, o czapce. Ostatnio widziałam materiał i ja szczerze mówiąc od niedawna jestem fanem piłki nożnej ze względu na posiadane potomstwo, a to jest kolejna twoja czapka w twoim życiu, taka sama. Tak, to jest czapka z Kazimierzem Dejną. Dostałem pierwszą od żony, jak jeszcze nie była moją żoną. Nawet chyba nie była. Starała dziewczyną. Starała się? No nie wiem, ale dostałem tam chyba na urodziny i w pewnym sensie to stało się też jakimś moim znakiem rozpoznawczym. To jest bardzo wygodne, bo na przykład często po koncercie, jak zdejmę tą czapkę, to nikt mnie nie zaczepie. Mogę gdzieś tam uciec, jak chcę się schować, ale oczywiście noszę nie tylko tę czapkę. Mam też gdzieś tam jedną z Wolnym Tybetem, mam też z Lucjanem Brychczym, ale zazwyczaj chodzę w czarnej czapce z Kazikiem Dejną. To jest czwarta albo piąta już. Co gramy na koniec? Może Kuba, niech coś wybierze. Co byśmy zagrali? Na koniec. Może pierwszy numer, ten tytułowy? Och, jak on mi się podoba, on jest taki retro w chórkach. Tak, pożegnamy się tak śpiewnie z utworem Ladinola. Oczywiście, że tak tytułowym. Dziękuję pięknie. Pablo Paweł i Ludziki, Ladinola, tak nazywa się album, Earl Jacob, Pablo Paweł. Dziękuję pięknie. Chcieliśmy się bardzo nisko ukłonić wszystkim słuchaczom Radia Campus. To jest bardzo fajne radio. Elo. Oni też się kłaniały, widać wszystko. Dzięki bardzo.